Każdy z nas słyszał te słowa. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Tym razem studentom w Kaliszu chodziło o nieco inny klucz. Symboliczny, do bram miasta. Teraz wy będziecie rządzili w tym mieście. Mamy nadzieję, że po weekendzie miasto wróci do nas takie, jakie było, łącznie z kluczem. Bawcie się dobrze, póki czas potem. Wszystkiego najlepszego. Osiemnastego maja rozpoczęły się juwenalia. Organizacją i produkcją imprezy zajęły się firma Moose Productions oraz samorządy studenckie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Jeżeli chodzi o zakres pracy, którą mieliśmy, była bardzo szeroka na szczęście. Współpraca między jednym samorządem studenckim a drugim układała się wzorowo. Tak możemy powiedzieć. Całość rozpoczęła się pochodem. W samo południe, w godzinę pojedynków. Studenci tanio skóry nie sprzedali, a raczej piżamy. Pomysł na pochód, tak właściwie to przypadł tak nam nietypowo dość, bo stwierdziliśmy, że zrobimy na luzacko, będzie w piżamach, więc wszyscy się pięknie przystroili. Frekwencja jak najbardziej nam dopisała, cieszymy się z tego niezmiernie i dziękujemy pięknie. Organizacja przemarszu studentów spod auli na Nowym Świecie, spod auli imienia profesora Jerzego Rubińskiego, no to też było wyzwanie, dlatego że trzeba było odcinkami podczas przemarszu zamykać ruch samochodowy. Cała grupa studentów, pracowników i władz uczelni przybyła tutaj prowadzona przez pojazd, taką platformę, na której był DJ. Jak wasze całe poczucie? Jak się czujecie? Ten przemarsz odbył się bez żadnych zakłóceń i też jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Cześć! Naszego wspaniałego miasta Kalisz! Robimy wielki hałas! Postanowiliśmy jakoś uruchomić studentów wcześniej przed tymi juwenaliami, żeby zaczęli się bawić z nami i mogli też coś zyskać. W związku z tym też przygotowaliśmy dla nich razem z kaliskimi firmami różne nagrody, które mogli w bardzo ciekawych, nieraz nietypowych konkursach wygrać. Na przykład wybór króla i królowej piżamy. Ardian, FWZ, Pingwin, Rekmek. Myślimy, że to jest jakiś też sukces i jakaś taka karta przetargowa też naszych tegorocznych juwenaliów. I ostatni. Kolejne wydarzenia można pokrótce streścić tak. Studenci wjechali polonezem na teren Lambady i wyszło z tego niezłe łaka-łaka. Żeby zrozumieć, trzeba było to zobaczyć. You Can Dance się chowa. Przygotowania do juwenaliów rozpoczęły się już oczywiście kilka miesięcy wcześniej. Cała dokumentacja, wszystko należało zrobić już wiele tygodni przed samą imprezą. Przygotowania już techniczne do realizacji tej imprezy rozpoczęły się w dniu wczorajszym. To znaczy wygrodzenie całego terenu. Jest tutaj użytych około 300 metrów bieżących płotków. Duża scena, nieco większa niż na Sylwestra. Scena to 8 na 10 metrów, jak widzimy tutaj za moimi plecami. Na kolorowy kształt tegorocznych juwenaliów miała wpływ przede wszystkim współpraca między organizatorami, produkcją i władzami miasta.
pomysł na 17 Kaliskie Dni Żaków był tak naprawdę spontanicznym pomysłem PWSZ-u oraz UEM-u, w którym to postanowiliśmy, że juwenalia tegoroczne nie będą takie jak zazwyczaj. Nie będą i wyłącznie świętem Żaków, ale również świętem całego miasta. Otrzymaliśmy wsparcie od prezydenta, któremu bardzo ten pomysł się spodobał. Nową formułę juwenaliów przetestowano w nowym miejscu, na placu Świętego Stanisława. Jest to też pewna zmiana, dlatego że do tej pory one zawsze, cała inauguracja, przekazanie klucza do bram miasta odbywały się tutaj na głównym rynku. W tej chwili mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ są badania wykopaliskowe i to między innymi wymusiło na nas zmianę miejsca. Mi się wydaje, że jednak tutaj zacisze, taki zakątek jak plac Świętego Stanisława jest strzałem w dziesiątkę. Część koncertową imprezy rozpoczęli panowie z zespołu Huk. No i był Huk. No, zdobaczmy. My jesteśmy wychowani na klasycznym rocku, tak na dobrą sprawę. Oczywiście też nie tylko, ale ta muzyka gdzieś siedzi w nas najgłębiej. Jesteśmy wychowani na powiedzmy, Thin Lizzy, z nowszych kapel, powiedzmy nowszych, jak już Metallica, Iron Maiden, więc stąd czerpiemy inspirację. My to wszystko wkładamy tutaj w nasze głowy, przelewamy przez nasze lejki i wychodzi Huk. Mamy do zaoferowania nasz pierwszy debiutancki album, Bunt. Zagramy w zasadzie większość materiału z tego albumu. Zagramy też kilka coverów, no w sumie dwa, więc nie wiem, czy to już jest kilka. Para. Zagramy parę coverów. Mam nadzieję, że będzie ostro. Jeżeli będzie przynajmniej tak w połowie, tak jak było na próbie dźwiękowej, to będzie naprawdę sztos. Dawniej graliśmy w innych też kapelach, więc grywaliśmy często na juwenaliach. Szczerze można powiedzieć po całej Polsce. W Kaliszu pierwszy raz, więc mam nadzieję, że to będzie pierwszy wyjątkowy. Ale na pewno nie ostatni, a jak sobie przypomnę swoje juwenalia, to mnie jeszcze głowa boli. Bartek? Tak. Człowiek burza. Cześć, tu zespół Huk. Pozdrawiamy wszystkich studentów PWSZ i UAM. Cześć. Hurra, ludzie. Juwenalia dla wszystkich mieszkańców energiczną klamrą zamknęła grupa Enej, która zagrała na specjalne życzenie studentów. Firma Mus Productions jest odpowiedzialna za całą sferę produkcyjną tych juwenaliów. No i trzeba tutaj podkreślić, że tych imprez jest coraz więcej. One są coraz bardziej różnorodne. Jedne są bardziej skomplikowane, drugie mniej. Ale zdecydowanie tych imprez jest coraz więcej. Jest dużo firm, które obdarzyły nas dużym zaufaniem i myślę, że tego zaufania nie nadużywamy i że te imprezy, które realizujemy, są naprawdę na najwyższym poziomie. Staramy się tak robić, żeby nawet jeżeli się gdzieś pojawiają ogniska, jakieś zagrożenia, to szybko reagujemy. I to jest ten element, którego klient oczekuje. Na szczęście jedyne, co można było gasić, to tylko rozgrzane głowy fanów, którzy na długo nie zapomną tego dnia. Dałem ci kamień,
teraz studenci do książek. Bardzo wam dziękujemy, kari studenci! Wszystkiego dobrego! Ta historia ma też chlapia. Głośnie, głośnie!